No. Żubry są blisko. O. Żubry. O, żubry. Kierow. Kum, kum. Cip, cip, cip. Staś, staś, staś. Nie reagujesz. No, odkręcił się kabziorem, no. Ale ja mam go boczkiem. Też mam go boczkiem. O, tamten się drapie. Patrz, jak się drapie. O, skubaniec. Jak pies. No tak, co sięgnie, to sobie zje. Też bym tak chciał. Nie musiałbym do Biedronki latać po zakupy. Cześć. Oliwia. Oliwia. No spójrz się. Nie, bo ona... Tamten, ty tamten to taki starszawy, taki chyba guru stada. Oliwcia, odwróć się teraz, odwróć się, zrobię ci zdjęcie z nim. O, teraz musi łapek podnieść, czekaj, czekaj. O, idzie ten, zrobię ci z tym, o, z tym ci zrobię. Taś, no, taś, tak. Nie reaguje się, idziemy dalej tam do sarenek, do jeleni, nie? A tam taki młody żub. Aha, a tam jeszcze mniejszy, patrz. Tam ciele, tam. Małe żubrzyki. Może tu przyjdą. Tysiące ludzi dziennie przychodzi. Sarenki się odwróciły. Mają w nosie nas. Aha, no faktycznie. Gdzie jest rogacz? Tam jest rogacz. O, jest ziomek. Siedzi sobie. Ale nie ma rąk. Ale Daniele są mniejsze. Chcesz z nim zdjęcie? Nie. No ustań, odwróć się. Już. Już. Jak grzecznie siedzi. Idziemy. On chyba zapozował do zdjęcia. Jeleń. Idziemy do rogacza. Oliwciu, no jeleń musi, lubi się wybiegać. Jakie rogi? Chyba odpadną na tutaj. Kiedy? To jest 14. 14? 14. Tak.
Ale zawsze będą pod ręką, chociaż na zdjęciu. Na wszelki wypadek, nie? No pokaż ten buzię, to tam. On musi być tym ciężko, nie? Ale nie szkodzi. Wiem, że właśnie coś z nim jest. Że nie można je rozmnażać. Rozmnażać. To jest pierwsze pokolenie, jest jeden. Ze skrzyżowania żubra, ale on, ale nie może. Chrumie. Czym się krzyżuje żubra, żeby był żubranie? Ania, ustań tu bliżej. On tyłem jest. Jakby się odwrócił przodem, to by lepiej zrobił, ale... Gdzie jest Olivia? W rezerwacie przyrody żubra. Tam już jest, tam poszła. Albo z kartą. Tam gdzieś siedzi. O. Boże, ta trawa jest jak sztuczna. No ładne, ładne. Kierunek ewakuacji. No to każą nam się ewakuować już. No widać, że sami to jakby nie było. Jest tam jakiś zwierzak? No żbik. A jest tu gdzieś żbik? Ej, ej, ej. Tata. Tata. No w 2010 roku, widzisz? No tak. Gdzie tam żbior jest? A nie wiem, patrz, specjalnie ma takie kłody z dziurami, pewno lubi to. Schował się skubaniec gdzieś. Kot mi zrobił kiedyś żbik. Taki kocur. Większy kocur. No kocur, kocur, ale nie ma go. Nie widać. Taki szarobury. Idziemy. No ciężko powiedzieć, gdzie pan żbik się schował. O, szarobury. Może to ten kapitan żbik. Jelonek, odwrócisz się do nas. Taki ładny jesteś. Musisz przybliżyć, 108 przybliżasz. O, żubrzyk. Żubr?
śniegowy. No. Mieszanie dżubra. Oczy ma zamknięte, chyba śpina stojąco. No i krowy domowej. To jest żubroń. Podejdź tu, Oliwcia, i odwróć się, tu, i odwróć się teraz, patrz, ja ci zrobię ładnie, będziesz miała z muzykiem, o. Już. Hybryda. Hybrydy są w cenie. Lew i Karo to było imię samica i samca. Samica miała na imię Lew, a Karo samiec. I w 2006 roku urodził się ten oto osobnik. Osobnik? Tak, osobnik. To jest Lew czy Karo? To są imiona rodziców, Oliwia. Jak mam na imię? Idziemy dalej. No tu też jest ziom. Wygląda mi na samicę. O, samica, jak nic. Dlaczego? Panienka. Panienka? No, to jest pani panienka. Skąd wiesz? Pani żubrowa. No ciężko tego nie rozpoznać, Oliwia. Po czym poznasz byka od krowy? Po czym rozróżnić byka od krowy? Byk ma siusiaka. Byk ma siusiaka. I jest większy, dobrze mówisz. A krowa ma cycki, Oliwia. Ta akurat nie ma, może dlatego, że nie ma dzieci. Krowa? Może to jest panienka. Żubr. Pani żubrowa. A mama powiedziała, że to jest krowa. Nie, to jest krowa skrzyżowana z żubrem. O, jeszcze lepiej. Żubr dorwał panią krowę i wyszło z tego takie coś. Co ty robisz? To. Mam telefon. Jak poryły, zobacz, Oliwia. Chodzą kopytkami i ryją. Prawie jak dziki. Ania! Przecież tamtędy szliśmy. Nie. No, byki. I dzieci chodzą. Tu jeszcze łosie gdzieś mają być, tak? Ania. Ale takie mało aktywne, ci powiem, mało tych żubrów. Ja myślałem, że tu będzie całe stado ich, a tutaj tych żubrów to ze 12 jest, nie więcej. No wiadomo, nie zamkną w rezerwacie na siłę tych zwierząt, bo tak naprawdę żyją na wolności. Tam było, nie? Że łosie są jeszcze. Tak, było. A Daniele? Nie. Daniele nie było, tylko łosie. To już obskoczyliśmy rogacza, żubry. Później na końcu tarpany będą, nie? A co, my już wracamy? Nie, no to że naokoło idziemy. Przecież tamtędy żeśmy szli. To tak szybko? No, tak szybko, Oliwka. Teraz idziemy do Lidla.
Co? Komary? Nie wiem, ja się szybko przemieszczam i mnie jeszcze nie namierzyły. Ale mówię, mała jest piękna, zwłaszcza nie pysuje. No dobra, przyjdziemy. Olicia, odwróć się. No odwróć się. No, ale ja chcę. Ale ja chcę. Olivia. Będziesz miała zwierzęta w tle. Bo skreślimy cię z listy małych niepyskujących. Chcę, żeby one tu przyszły. No to odwróć się, to przyjdą. Teraz to nie widać. I co, to chyba was bambuko zrobiły? Machają ogonami, robimy wam zdjęcie, nie? Zróbcie sobie, zróbcie to zdjęcie, chodźcie. Uważa pani Bolle. Nie potrzebuję jak diabka. Cip, 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 taś, taś. O, taś, taś, pożrocie. Do lwa, Oli. To jest uniwersalny język, no. No zawołaj go, Oliwia, żeby przy... O, widzisz, o. Pomogło, jeszcze raz. Jeszcze raz, no właśnie. Patrz, tamten tak... jak go tym rogiem tryknie, to ten drugi przyleci. O. Nie, co to. Żubr to jak kot, idzie tam, gdzie sam chce. Może by przyszły. Gdzie, gdzie? Ten to taki młody, dokazujący. Tak, mówią, że tu pan mówił, tam jest tabliczka, że z tego roku tam jest. No. No, tego roku. Miał ze 35 kg, jak się urodził i już waży ze 180. Może nie, ale 140 to waży, nie, gościu? Waży. Nie, jakoś. Nie, nie mogę się skupić na wadze jakoś, nie. Ja, a zobacz, mam, co ja mam tutaj. No zobacz, albo masz tu, o, od razu się odwracam. Chodź na loda, to usłyszysz. Tak. Albo masz kieszonkowe. O, właśnie, tak. Czyli wszystko w normie, słyszy się, co się chce. No właśnie, ale każdy to przerabiał, nie? Ale oczywiście, że tak. Najgorzej jak się zapomni, że się przerabiało. No, są tacy. No. Trzeba przypominać. Trzeba przypominać. Właśnie. Że nie od razu byli mądrzy. Każdy wół kiedyś był cielakiem, nie? No, a ja. Ale o tym nie wie. Ale o tym nie wie. Dremu. Nie, ale u nas takie zielone łąki to się nie znajdzie, nie? Przy tych naszych suszach. A tutaj ta zieleń taka soczysta. Jak pan tam mówi, w tym roku ani razu trawie nie wyjechał. Jeszcze dużo jest, a zieleń soczysta, taka naprawdę jest. Ja u nas sucho liście to podsuwę pod ziemią. Idziemy dalej? Chodźcie, idziemy dalej. Nie, nie, nie przyjdą, one już sobie tam, wiesz. Mieściły się. Poszły. Oliwciu, chodź. Nie, do Biowie, że to jeszcze pojedziemy, jest dopiero za 10 trzecia. Zachowaj to wszystko dla siebie.
A gdzie te dęby są? Gdzie miały być te dęby takie wielkie? Tu czy nie gdzie, gdzie indziej? Białowieży? Aha. Tu chyba ktoś jest, bo jest tłum fotoreporterów. Tak, tu jest pani Łoś. Klępa siedzi. Jaka ładna. Pani Łoś. Chodź, jaka ładna jesteś. No chodź. A może jej pokrzywę zerwij, co? Sama sobie zerwię. Ona lubi pokrzywę? No zerwij, to pomachaj, to może przyjdzie. No patrz, ta matka by pokrzywę. Nie przyjdzie. Nie chcę wziąć, jak ja się trukuję. No i pokaż, pomachaj, może przyjdzie. W rwiciach, no. No masz, chodź, zjesz sobie, chodź. Ała! No chodź, chodź, patrz. Chyba lepsze smakołyki dzisiaj jadła, że nie chcę spojrzeć na tą twoją pokrzywę. Ja się ukryłam w nogę za to. Nie, dotknęłam tylko przez ten. Chodź, chodź. A tu? Aha, tu ktoś drugi siedzi. A, tu mieszka Lenka i Krynka. 2009 i 2013. Ciekawe, która jest która. Martyna i Lena. Lena i Krynka. A to jest Krynka, nie Martyna. Krynka. Krynka. Lena. 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 O, reaguje. Lena. To idziemy po tamtą. Lena? Lena? Nie. Krynka. Jest Lena? Krynka. Krynka. Reaguje. Lena? Krynka. 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 No to Krynka czy Lena w końcu? Tam jest Lena. Nie wiem, tamta też pyskała, jak mówiłaś, jedno i drugie. I co jest? No. Lena. 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 Krynka. Nie. Idziemy dalej. Lena Malenia. O, a tu jakie mają bajorko. Tu tylko prosiaka wpuścić dużego, by się potaplał w błotku. No dzika, no takiego wiesz, odyńca. O, rzęsa. Pytałaś się, Oliwia, co to jest rzęsa. Zaraz zobaczysz. Woda zasłonięta rzęsą. Nawet wody nie widać. Tylko na wierzchu rzęsa pływa. Wydawałoby się, że to jest taka zielona tafla, po której można chodzić. No, to zobacz tu, ile tego jest. Tam widziałaś tylko kawałek. Widzisz, jak rzęsiście rzęsa rośnie? Na wodzie? Mam pytanie, jak to grube jest, jeżeli jest te liście? To jest cieniutkie, Oliwia, zobacz, to jest tylko na powierzchni, tak jakbyś posypała grubości liścia. To są malutkie mikrolistki, które pływają po wierzchu i mają pod spodem korzonek. Liść nie doleci, Oliwia. Kamyk. Opa. Dajcie mi kamyka. A gdzie to? A zobacz. Patyka weź. Patyka? Patyka, no. Patyk jakiś. Tam masz. Patrz, tu są patyki.
Tu masz patrz, tu masz patrz. No i rzuć tam patyka. No rzuć. Bo ten ci nie doleci. No rzuć. Plum. No, za ma, jest za, no bo jest za, mówiłem ci, że większy weź. Masz. A, to też nie, bo to też. O, tak, ale gdzie tu? Tam. I patrzy, gdzie spadnie i zrobi plum. O, widzisz? O. I ona się później schodzi z powrotem, ta rzęsa. Tak. Podoba się rzęsa? A wiesz, że dziadkowi Markowi jakbyś tak trochę tej rzęsy tak w ręku zawiozła w słoiczku z wodą i wrzuciła do kanałku, to w momencie w kilkanaście czy kilkadziesiąt dni zarósłby cały kanałek to rzęso. Ona tak się pleni, rozwija. A później no ciężko jest jej się pozbyć. To by trzeba z wierzchu wszystko zbierać z tej wody. Bo rzęsę może ona po wierzchu pływa. No trzeba by tak zebrać, żeby wszystko zebrać, bo jak nie, to się rozmnoży. Są też. Mokradła są w rzęsach najczęściej. Rzęsy najczęściej czaple przenoszą, bo usiądą do takiego, wejdą. Jak czapla wychodzi, wylatuje z wody, całe nogi ma w rzęsie swoje. I później jak do następnej wody na przykład leci, żeby sobie rybkę złowić, a zanurzy nogi, to rzęsa się uwalnia z jej nóg i się przenosi. Tak, nagrywam już 27 minut, a jakieś 6 minut od początku, jak weszliśmy, zacząłem nagrywać. A już minęło pół godziny, ponad pół godziny, jak tu jesteśmy. Nie. Boże, nie widzisz, co trzymam w ręku? Czerwony przycisk, a ja... Czerwony, to wtedy jest czerwone liczydło. Normalnie nagrywam, jak na zdjęciach. Nie rozumiem pytania, Oliwia. Nie wybieram, po prostu włączam, nagrywam i mi się zapisuje plik, tak samo jak zdjęcie. Tu nie ma w tym filozofii. Teraz chyba będą tarpany. Ale tutaj takie poryte, coś tutaj było. Tutaj dziki? Dzik to tu idzie, o. Idzie dzik. Nie ruszcie się, stój. O, nie ma nikogo. Oliwia. Dobra. To muszą być zwierzęta, bo jest napisane nie karmi zwierząt. No na pewno jakieś są, no jakieś sporyte to chodzą tylko. To znaczy ja ci powiem, są porobione, czytałam, że niektóre zagrody są puste. Tu mieszkają dziki. Żulek, Zyta, Zuza, Zula i Zeta. To wołaj. Ostro. To jest... O kurde, tu wszyscy są... Lulek. Zyta jest... I to jest tak. Samiec, samica, samica, samica. Samica. Cztery samice, jeden samiec. O, harem. No pewno gdzieś ryją, gdzieś albo się położyły i leżą, się chłodzą. No, ale jest od razu moją przyjaciółką, bo jest z 2010, czyli mojego roku. A, czyli mają 12 lat. Żulek jeszcze jest. Żulek to, ta, żulek to jest ten samiec, nie? Ale gdzieś uciekły, żul gdzieś uciekł. Gania się z samicami po krzakach. A tu jakie bajorko mają, tutaj mają tą sadzawkę, kąpią się na wieczór. O, tu mają wannę swoją. A ja chcę być dzikiem. No to skakuj do wanny. Nie wiem, co mi powoli. O, są, tu ktoś jest. Są. Są, tu wszystkie siedzą, patrz. Jeszcze nie czas, nie pora na kąpiel, więc siedzą wszystkie tutaj. Lena. Zuza. Żulek. Nie słucha. Gdzie jest? A. Tu jest. Żulek. Żulek, chodź. Żulek. Gdzie?
wiem, która to Zeta. Tak? Zeta? Zyta Gilewska. Żulek! Zeta. A, ten żulek, a może on leży? Nie, to ten największy chyba, co? Tutaj, co tak mi się wydaje. Bo tam... Tamta się obżarła i leży pod płotem. Jakąś imprezę pewną miała. Zuza! Zuza! Chodź, Zuza! Zuza! Żulek! Jako to ma przyjemność z tego? Czerpie wielką przyjemność tym ryjkiem w błocie. O, buzi sobie dają. Żulek, przyszła kobitka, buzi mu dać. O, patrzcie, robi kupę gościu. Gościu robi kupę. A, to ona. Żulek jest jeden. A no tak. A gdzie jest? Takie bobki uformowane. Żulek. Gdzie jest żulek? Żulek. No tam obok tej kobitki, co się załatwiała, no. Idzie teraz. Idzie, patrz, idzie żul. Żulek. Ty, to też kobita jest. A gdzie on ma siuraka? To leży pewnie żulek. Nie wiem, albo tu stoi. Patrz, tu żulek stoi, to jest gość, patrz ten. A patrz, widzisz, czyli tamte to lesbijki były. O, skubaniec. Żulek. No właśnie, patrz, one żadne nie mają kłów, a jemu się kły, jak temu guźcowi z Afryki robią. Nie, kobity nie mają, patrz, one mają normalne japy. No widzisz. Ale zobacz, jakie one mają antygwałty pozakładane, takie czarne te pończoszki. No, Zuza. Żulek. Weź już przestań nawoływać jak dzik. Jak dzik dzika. Chciałam zobaczyć, która reaguje. Śmierdzi od ciebie żulek, idź się wykąp. Idziemy, chodźcie. Ale wiesz, on się kąpie w brudnej wodzie? No, i tak jest brudny, więc jak wejdzie do brudnej wody, to nic mu się nie stanie. A tu lisy pewno. O, zagrodzili, czy tam nie można wejść, no to lisa nie zobaczymy. A nie, to nie lis, to sarna. Zagrody są porobione podwójnie. A jest sarenka, patrz, siedzi. O, skubana. Jak się schowa? No. A tu też jest taka malutka. O, Oliwia, chodź. Gdzie jest? Tu, ta malutka. Tutaj. Skacowana chyba trochę. Widzisz sarenkę? No. Widzisz, panie? Ona leży i śpi. Te sarny to takie leniwe trochę. Gdzie, na którą nie spojrzysz, to przycupnięta i śpi. O, a patrz, przebicie jest. Słyszysz? Wali elektryczny, z pastuch. Gdzie te tarpany? Tam były gdzieś te tarpany, bo to już chyba końcówka zwiedzania, nie? Już zawinęliśmy koło, bo tarpany będą ostatnie. Tu te żubry nieposłuszne. Mi się podobały te żubry tam. Żyta, żulek. No widzisz. Żyta, żulek to dziki, a nie żubry. To są dziki, Oliwia. Dziki. Ziomeczki. Bo mają nosy. A dlaczego wali
cztery dziewczyny do jednego chłopaka. Wiesz, no bo jurny chłop z niego. Lubi dziewczyny. O, a ten robi kupę. Ten kup sztalak tłoczy. O, już poszła kupa. Jakoś odsunął się od tej jednej dziewczyny. Może jej nie lubi. To może być dwóch chłopaków i trzy dziewczyny. A tu jest dziewczynka i chłopiec, czy nie? Bo ta pierwsza to dziewczynka. A ta druga, ten drugi? Obie dziewczynki. Idą do nas, chodźcie. Idą do nas tutaj. O, odwróćcie się teraz, dziewczyny, odwróćcie się. Ale ruchy. A Oliwia. O, bo złapałem te dwie koleżanki wasze. A ty idź tam, to ja ci zrobię. To nie dziadek. Dwie chyba dziewczynki młode? No, widać, że młode, nie są stare. Idź do taty, Oliwia. Chodź do mnie, przede mną. O. Tylko żeby głowę podniósł, zawołajcie go. Cip, 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 tak, tak, tak. No. Teraz dup sztala wypiął, no i o, psiochę pokazuje, zaraz się siku będzie robić. Co? No tu ta dziewczynka, nie widzisz? Ogonem macha. Nie, odwraca się za każdym razem. Kopytka mają fajne. O, o, dostańcie troszkę. No. A teraz Oliwia przed tatą, bo tak to nie... Oliwia, przede mną. Oliwia, chodź przede mną, czy ty głucha jesteś? O. Ale to żubry zasłonięte będą. No to cofnij się, nie musisz stać przed nami 5 cm. Cofnij się jeszcze 2 metry. Będziesz widziała i nas, i żubry. Idziemy. O, tarpany. Tak, to już koniec. Ale te tarpany to... Pff, jak nie tarpany normalnie, jak popsute tarpany. No. One w ogóle nie mają ochoty na to, żeby cokolwiek robić. Stoją jakby z wosku były. Co by mogły jedzenie teraz dostać? Gdzie? To by jadły. No zobacz, stoją jakby z wosku były. One czekają na jedzenie. Chyba ich nie poinstruowali, żeby będą w filmie występować. Nie to co na Mazura. Ciekawe, co to za dmuchawa tam. Jakiś komin taki obkopcony w środku. Może spalarnia? Jakaś utylizarnia? Tak? Szefowo tego nie wie? Tak, oni tam poszli. Pójdźmy jeszcze tam. I teraz co, Oliwia? Na plac zap? No dobrze, to kierujemy się w stronę wyjścia. Tym optymistycznym akcentem zakończamy tą część zwiedzania. Tak oto wyglądał rezerwat przyrody żubra i innych współtowarzyszy. Rysi, żbików, dzików, jeleni i tarpanów. Żbika nie było, wilka też nie.